kilka dni po dniu babci i dziadka odwiedziliśmy dzieci z przedszkola publicznego nr 15 w Łomży, aby dowiedzieć się, jak obchodziły to wyjątkowe święto. Co to jest dzień babci i dziadka? Święto! Taki dzień, co się daje coś babci i dziadka. To dawałam kwiatki, bo dziadka nie było, ale babcia po prostu dała dziadkom. Dzień dziadka to się mówi wiele, jakie się daje prezenty. Się daje babciom laurki i częstuje się ciastkami i cukierkami. Jakie prezenty dałeś swoim dziadkom? Robiłam w przedszkolu dla babci wazon. Ja robiłam laurkę. Przedstawienie to był prezent. Mówiłam wiersz na babci. Kwiatka i jest kiedyś już dawno temu już dawałem taką dałem taki obrazek kwiatka, ale chyba dziadek już gdzieś położył. Dla babci i dziadka robiłam laurki. Daje się ciasteczka. Opisz, jaka jest twoja babcia? Fajna, się uśmiecha, jak się ubiera. Ładna. Moja babcia jest fajna. Babcia to jest moja małgorady. Włosy takie białe, kręcone. A jak do niej przychodzę, to chcę taką zupkę. Jedna mała klęczona wasza, a druga nie klęczona wasza. A czym się zajmuje? Chodzi do sklepu, sobie gotuje. Się bawi ze mną i maluje. Gotowaniem, sprzątaniem i lubieniem zatupów. I koloruje czasami. I jest lezy. Chodzi często ze mną na sanki. A jaki jest twój dziadek? Fajny, miły. Śmieszny jest. Ma śmieszne zęby. Mój dziadek jest też fajny. Dziadek to też ma okulary i czarne włosy ma. Dziadek umiera się ładnie. Dziadek ma brązowe włosy. Ma oczy troszkę takie czarne. Czym się zajmuje na co dzień? Na planie. Gotuję i prasuję i mnie nauczyłem wiele szyków. I dziadek ma tak się modli długo, aż na mnie jeszcze zaklinę, ale dziadek mnie zawsze uczy czasami. Czasami ogląda telewizor, jest w pracy. Dary chodzi do kurek, bo ma kurki, chodzi do lasu na grzyby. Zajmuje się zwierzętami, je karmi. Ogląda telewizję. Jeździ traktorami, ma zwierzęta, świnki, krowy i psa. Je w domu i jeszcze oporządza. Bawi się ze mną. Co lubisz robić z babcią i dziadkiem? Rysować. Bawić się w chowanego. Bawić się. Jeździmy samochodami. Z babcią i z dziadkiem lubię najbardziej się bawić. Klockami. Dziadek czasami tak leży sobie na kanapie, a ja siedzę na nogi, a mój brat też siedzę na plecy. A dziadek tak nogi podniesie, a my w głowę też uderzamy w plecy mojego brata, czy czasami mój brat mnie. A przeżyłeś z nimi jakąś wyjątkową przygodę? Jak babcia ze mną czasami wraca, to się bawimy w kakienek. Za co kochasz babcię i dziadka? Że babcia nam kupuje książeczki, zabawki, że dziadek ze mną maluje. Bo się bawią ze mną. Czy mnie kochają i lubią. Za to mnie topują prezenty. Za to, że
przyjeżdżają i mnie odbierają. Za to, że babcia mi kupuje serki z takimi kuleczkami. Dziadko to za to, że dziadek mi kupuje czekoladki, często mi daje. Jak przyprowadza, to idę z nim do domu, a jak idę, to później chcę z nim się bawić. Że mnie lubią i mnie przytulają. Że mi kupuje zabawki i ciuchy. Babciu i dziadku, kochamy was! Mateo, Przemek, Klaudia, Ricardo, Komandant, Ada, Max, Kamilka, Asia.